Program Rozmowa Dnia, Anna Czcińska. Dobry wieczór. Pomoc dla chorych kolegów, zbiórka darów dla dzieci z innych kontynentów, koncerty charytatywne. Uczniowie regionalnych szkół bardzo chętnie organizują i włączają się w akcje poświęcone innym. Czy tego typu działania to realizacja programu nauczania, czy lekcje ponadprogramowe? Co tego typu inicjatywy dają dzieciom? Gościem Rozmowy Dnia jest Paulina Pesz, pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 66 imienia Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy. Witam serdecznie panią, pani pedagog. Zacznijmy od państwa akcji. Wielka pomoc dzieciom z Afryki, zebrana żywność, słodycze, kasza, mleko. Wszystko dla sierocińca w Kasisi. Dzieci zainspirował nauczyciel geografii, który o Afryce wie wszystko. Tak, jest zapaleńcem, lubi to, co robi, lubi swoje hobby. Postarał się tak zainteresować dzieci, żeby po prostu włączyły się w pomoc dla innych. I włączyły się, jak mówię, na naprawdę dużą skalę. Włączyły się dla nauczyciela, dla zainteresowania Afryką, czy dla siebie? Myślę, że dla siebie, ale też dla innych, tak? Bo udział w takiej akcji daje bardzo dużo takim dzieciom. Zarówno taki ma to aspekt terapeutyczny, bo dzieci, które na co dzień nie mają możliwości pokazania się z tej dobrej strony, mają problem na przykład z zachowaniem, mogą właśnie poprzez udział w takiej akcji zrobić coś dobrego. A też druga strona, to pozwala im to troszeczkę wyjść szerzej, tak? Poza czubek własnego nosa, zobaczyć, że jest ktoś inny, kto potrzebuje po prostu pomocy. Ale zobaczyć, czy może nawet poznać taką osobę, bo takie akcje organizowane są najczęściej do takiego momentu, zbierzmy dary i te dary zostaną przewiezione, przekazane. Czy tutaj dzieci będą miały okazję poznać kolegów z Afryki? Myślę, że tak, dlatego że dzieci oprócz kaszek, oprócz lizaków pakowały dzisiaj do paczki listy własnoręcznie napisane, kartki, które dotrą do konkretnych dzieci. No i myślę, że z niecierpliwością będą czekały na jakąkolwiek odpowiedź od tych dzieci. Chyba wszyscy nauczyciele, tak. Na pewno pan uczący geografii przede wszystkim będzie czekał na odpowiedź. Myślę, że ta odpowiedź przyjdzie? No, mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że tam ktoś pomoże, przeczyta te kartki i też nasze dzieci dostaną odpowiedź. I myślę, że to też, jeżeli dostaną taką odpowiedź, to też będzie dla nich taki dowód na to, że warto. Tak? Że warto, że ktoś tam rzeczywiście jest, ktoś się z tego cieszy i że warto robić takie rzeczy. No ale dowodów takich chyba już sporo w szkole było, bo to nie pierwsza akcja charytatywna. Dzieci organizują się w sporo tego typu inicjatyw. Tak, u nas samorząd uczniowski od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co roku zbieramy coraz więcej pieniędzy, ale też od tego roku działa przy szkole wolontariat. Spotykają się uczniowie razem z opiekunami wolontariatu i myślą i tworzą i cały czas gdzieś tam próbują wymyślić coś nowego i tam, gdzie jest jakaś potrzeba. Mało tego, mamy pod opieką, jest naszym uczniem chłopiec, który cierpi na raka i to gdzieś też z inicjatywy naszych uczniów wyszła kartka dla Michała na jego urodziny, więc też organizowaliśmy, dzieci pisały, dzieci dostarczały te kartki. Wspomina pani z inicjatywy uczniów, bo właśnie chciałam zapytać, na ile te akcje charytatywne i działania różnego rodzaju są inspirowane przez nauczycieli? Czy to nie jest tak, że uczniowie chętnie się włączają, bo nauczyciel tego oczekuje, a może będzie lepsza ocena? Zawsze jest tak, że dzieci bardziej pójdą za innym dzieckiem, tak? Czyli jeżeli jakiś uczeń coś powie fajnego, to wiadomo, że lepiej większa liczba pójdzie za tym lub też za jakimś nauczycielem, który, tak jak właśnie pan Rafał, był w stanie pociągnąć ich swoją pasją i zainteresowaniem. Musi być lider. Czy wśród uczniów, bo wśród nauczycieli na pewno jest liderów bardzo dużo, tak. Czy wśród uczniów są liderzy? No są, oczywiście, że są, zdarzają się liderzy i jest ich sporo, tak? Rok się dopiero zaczyna, czy są już w planie kolejne akcje? Tak, myślę, że panie z wolontariatu będą nad tym czuwać i myślę, że one będą robić szereg różnych akcji. Czy w tego typu inicjatywy angażują się również rodzice?
Tak, myślę, że rodzice też wspierają dzieci, tak? No bo to jest jakby poświęcony też czas. To przede wszystkim są to produkty kupione, więc tak naprawdę rodzice zainwestowali. Rodzice, dokładnie, bo przychodzi dziecko do domu i mówi: mamo, tato, jest taka akcja, potrzebuje pieniądze. No też musieliśmy zrobić zbiórkę pieniędzy na wysłanie tej paczki, bo ta paczka, no, dosyć kosztowna, wysłanie tej paczki, więc dzieci też się włączyły w taką pomoc. Nie? I podsumujmy, akcji organizowanych tylko w tej szkole jest sporo. Akcja Pomoc Dzieciom z Afryki bardzo udana, bo udało się dużo żywności, dużo rzeczy zebrać. Mówimy tutaj o dzieciach, które się angażują w tego typu inicjatywy, o dzieciach, które są otwarte, o dzieciach, które chcą innym osobom pomóc. I robią to świadomie, tak, z potrzeby serca. Tak. Czy taka jest szkoła, pani pedagog? Bo z drugiej strony codziennie słyszymy o agresji w szkole, o przemocy, o dzieciach zakompleksionych, o dzieciach wycofanych. I jest to bardzo poważny problem szkoły. Tak, no nie ukrywam, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, te rzeczy, które były wcześniej, czyli agresja, tak, zdarzają się. Jest całkiem inna forma, dlatego że dzieci teraz się przeniosły do multimediów, niestety. To są telefony komórkowe, to są wszystkie portale społecznościowe, komunikatory i tam właśnie próbują tych rzeczy. Tam są sytuacje, gdzie czują się swobodnie i mogą pisać, tak? Ale o agresji w sieci mówi się od lat. Tak. O tym, że próbuje się z tym zjawiskiem walczyć, mówi się już od dawien dawna. Są różnego rodzaju kampanie, są działania w szkołach prowadzone, są działania prowadzone również przez funkcjonariuszy. Można by tutaj długo wymieniać, jak różnego rodzaju placówki, instytucje, podmioty i osoby próbują powiedzieć młodzieży, młodym ludziom, że bardzo dużo rzeczy w sieci jest złych i agresja w sieci jest bardzo negatywnym zjawiskiem. Tymczasem no, ciągle to zjawisko występuje. Czy to można już głośno dzisiaj powiedzieć, że z tym nie można wygrać? Ja myślę, że wygrać, znaczy nie nazwałabym tego walką, tak? Bo to nie chodzi też o to, żeby pokazać i powiedzieć młodym ludziom, że korzystanie z jakichkolwiek multimediów jest złe. Ja bym bardziej poszła w tą stronę, żeby pokazać im, co można dobrego i fajnego robić w sieci, tak? Co przynosi korzyści. Nie wiem, różnego rodzaju blogi, czy też jakby zachęcanie młodych ludzi, żeby internet traktowało jako coś pozytywnego. Dużą rolę tutaj odgrywają też rodzice, nie ukrywam, tak? Bo to rodzice też muszą sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli ich dziecko trzyma telefon komórkowy, to nie jest kwestia teraz tylko pisania SMS-a, tak? To jest dostęp do internetu. Co jest już dzisiaj chyba dla wszystkich oczywiste, dla rodziców nie, mówi pani, że dużą rolę odgrywają. Faktycznie dużą rolę odgrywają, bo gdyby dużą rolę odgrywali, to dzieci w szkole chyba by wiedziały, jak się zachować. Więc właśnie w tym sensie odgrywają dużą rolę i do nich próbujemy dotrzeć, tak? Bo jeżeli organizujemy spotkanie z kimś z policji, czy też był pan właśnie z cyberprzestępczości, który tłumaczył im, że to jest całkiem coś normalnego, zrobienie blokady rodzicielskiej w telefonie, tak? No to rodzice płacą za internet. To rodzice jakby wykupują ten dostęp, więc to rodzice też powinni w jakiś sposób tych dzieci ograniczyć. Ale nie chcą nadwyrężyć zaufania dziecka. To chyba jest taki argument, że przecież ja naruszam jego wolność. Słyszała pani takie argumenty? Tak. Bardzo często uczniowie mówią o takich argumentach. Ale no, tam, gdzie jest rozmowa, tak, z danym dzieckiem, to też dziecko nie musi się obawiać. Nie ma też tajemnic przed tym rodzicem. On nie musi mieć swoich tajemnic w internecie, tak, żeby bał się, że coś wyjdzie na zewnątrz. A dzieci ze swoimi tajemnicami pukają do pani gabinetu? Czy pani sama widzi, obserwując dzieci, że gdzieś jest, widzi pani problem? Czy ma pani na tyle takie duże zaufanie u dzieci, u uczniów, że przychodzą do pani? Przychodzą. Przychodzą uczniowie. Są tacy uczniowie, którzy przychodzą sami. I dzieje się to w sytuacji albo takiej, że już po prostu nie radzą sobie z jakimś problemem i wtedy
pukają do gabinetu, albo po prostu są otwarte i chcą porozmawiać. No ale są też tacy uczniowie, którzy nie rozmawiają z nikim. Dlatego no, staramy się być czujni i gdzieś tam wyłapywać te dzieci, które rzeczywiście potrzebują. No to są właśnie chyba te najtrudniejsze rozmowy, tak. gdzie ktoś nie chce rozmawiać, a widać, że potrzebuje bardzo rozmowy albo pomocy. Pani pedagog, ile dzieci uczęszcza, ilu uczniów jest w szkole codziennie? No, szkoła pracuje na dwie zmiany, tak? Także panie pedagog też pracują na dwie zmiany. Jest to około 900 uczniów. 900 uczniów w jednej szkole, dwie panie pedagog. Tak. Czy można skutecznie, niech pani szczerze powie, czy można skutecznie pracować, mając obowiązek opiekowania się, czy mając nadzór nad tyloma dziećmi? No, staramy się, tak? Staramy się to robić. Wiadomo, że czasami jest ten komfort pracy większy, czasami mniejszy. Zależy też jaki dzień, tak? Zależy jakie problemy, zależy jacy uczniowie, ale no na pewno no jest to trudne. No jest to trudne, ale też jest to codzienność. Tak, jest to codzienność. Czy dzieci czekają już na ferie? Dzieci na pewno czekają na ferie. Czy są do nich przygotowane? Tak. Czy przeżyją je w sieci? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, dlatego że przed samymi feriami właśnie odbyły się też zajęcia z dziećmi odnośnie właśnie cyberprzestępczości. Odbyły się też zajęcia odnośnie bezpiecznych ferii. Mam nadzieję, że pokazaliśmy, powiedzieliśmy o alternatywach, tak, spędzania ferii. Czyli może dzieci wezmą sobie te uwagi do serca. Czy na spotkania z panią, z nauczycielami rodzice często przychodzą? Czy też biorą udział w spotkaniach, czy są organizowane spotkania dla rodziców? Tak, w szkole organizujemy drzwi otwarte, zebrania, ale też zapraszamy rodziców na takie spotkania integracyjne razem z uczniami. Zapraszamy rodziców na konsultacje. No i też cieszymy się z każdej takiej formy współpracy, jak rodzice wspierają i mówią, że fajnie, wasze działania mi pasują i to jest okej. I myślę, że takich właśnie rodziców próbujemy zyskać i próbujemy jakoś przyciągnąć, tak? Bo chodzi o to, żeby grać do wspólnej bramki. No, oby jak najwięcej dzieci przyciągnąć właśnie do tych akcji organizowanych w szkole. Czy bycia wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, czy chęć dzielenia się, nie wiem, nawet śniadaniem, czy swoim czasem wolnym, tego trzeba się nauczyć? Czy to się wynosi ze szkoły, z domu? Znaczy, to myślę, że początki są w domu, tak? Początki są w domu, ale patrząc teraz, jak wygląda dzień dzieci, że przychodzą rano do szkoły i spędzają w niej bardzo dużo, no to też duża rola jest w nas, nauczycielach, pedagogach, tak? Ale no, wiadomo, że te zaczątki są w domu i wszystko zależy od tego, jak dalej pokierujemy takim dzieckiem. A rodzice to pani sojusznicy czy przeciwnicy w pracy? Muszę powiedzieć, że w większości sojusznicy. Tak, że rzeczywiście mamy takich rodziców, którzy nas wspierają w działaniach, czyli respektują tak samo jak uczniowie nasze zasady, nasze regulaminy i z tego się cieszymy. Tak? I jakby naszym celem jest teraz pozyskać tych rodziców, którzy nie do końca może się zgadzają z tymi zasadami. Może po feriach przyjdą porozmawiać właśnie o zmianie nastawienia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo. Pani Paulina Pesz, pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 66 imienia Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy była gościem programu. Dziękujemy za uwagę.